Cześć, witajcie. W tym filmiku chciałbym pokazać Wam moje kaczki na jajkach oraz jedną kurę, o której jeszcze nie była pokazywana. Tutaj widzicie pierwszą kaczkę. Jest nasadzona na 14 jajkach gęsich. Jest to dopiero drugi dzień, kiedy siedzi. Ale siedzi bardzo fajnie i mam nadzieję, że lęgi po niej również będą udane. Jest to moja najstarsza kaczka w hodowli. Ma już 4 lata. Wysiedziała mi już mnóstwo razy młode, zarówno kaczki, jak i gęsi. No i tutaj to byłoby chyba już na tyle, więc przejdźmy do następnej. Tutaj widzimy kurkę liliputkę. Znaczy jest to taki miks po kogucie wajandocie oraz kurce liliputce. Jest nasadzona na 13 jajkach. Są tutaj jajka i po wajandotach i po silkach. A także dwa jajka po kochinach karzełkach. Z tym, że ma dwa terminy klucia. Ale to nie będzie problem, ponieważ jak pamiętacie, siedzi mi właśnie kurka wajandota, która była już pokazana. I termin między nimi pierwszy, tej kurki, różni się od tamtej 2 dni, więc te kurczęta, które się będą dokluwać, po prostu podłożę pod tamtą. A następne, co wysiedzi, no to wtedy już zostaną z nią. No i u tej byłoby chyba już na tyle, więc przejdźmy do kolejnej. Tutaj kaczki gęsi już. Bo już jest dosyć późno. Tutaj widzimy kaczkę liliową. Teraz troszkę wystają spod niej jajka. Ponieważ no, przestraszyła się, jak tutaj podszedłem. Ale ona nie jest jeszcze nasadzona na tym, co ma siedzieć. Na razie siedzi na podkładkach, ale w najbliższym czasie dostanie jajka od gęsi. Jest to kaczka z moich lęgów z zeszłego roku. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Myślę, że podłużę gdzieś 13 jajek od gęsi. U mnie kaczki tyle na spokojnie właśnie podsiadają. Może 14, zobaczymy. No i przejdźmy już do ostatniej w tym filmiku. Jesteśmy u ostatniej kaczki. Ta kaczka siedzi na 14 jajkach. Początkowo miała ich 17. Ale dwa były puste, a jedno odpadło, ponieważ obumarło po pierwszym tygodniu. Termin klucia jest na ten tydzień, o ile się nie mylę, na czwartek. Ta kaczka ma już 2 lata. W zeszłym roku bodajże 3 razy już u mnie siedziała. Pamiętam, wysiedziało mnie już gęsi i również kaczki. Tamta poprzednia właśnie kaczka jest po tej. Siedzi na swoich jajkach, które sama zniosła. Aczkolwiek po tej kaczce raczej do mojej hodowli nic nie zostanie. Piżmówki, jakie bym chciał sobie zostawić, to właśnie po tej kaczce, która była we wczorajszym filmiku pokazana. Ponieważ ma minimalnie białego. W sensie lusterka praktycznie ma znikome i bardzo mi się ona podoba. I myślę, że właśnie filmiki będą ukazywać się teraz prawie codziennie. A co czwartek będę pokazywał moje młode pisklaki. No i w sumie wszystkie, które będą w hodowli.
No i to byłoby chyba już na tle w tym filmiku. A w sumie jeszcze siedzi mi jedna kaczka, ale ona siedzi, ma tydzień klucia po tej właśnie, również czekoladowa. Ale ona mi siedzi w takim miejscu, po prostu nie siedzi tutaj, gdzie one nocują, tylko no, w takim trudno dostępnym miejscu siadła, że ja w sumie nawet do niej ciężko dojść. Powiem wam tylko tyle, że ma pod sobą 16 jajek. 4 odpadły. 2 były zbite, a 2 były czyste. No więc do następnego filmiku. Cześć.